Dziękuję bardzo. Chodź tu. Ja wstanę, bo mój adwokat mówi, że lepiej stać jak siedzieć. Mam 16 spraw sądowych za maseczki, zarówno megafony i 3 sprawy sądowe z Animexem, grupą kapitałową Schmidtfielda, tuczna kładczy tych najbardziej trujących świni kur. Nazywam się Marcin Ustowski. Moi drodzy, moja praca w gospodarstwie skończyła się 4 lata temu ze względu na ministra rolnictwa, który próbował mnie zwerbować do tych niecnych swoich celów. To tak właśnie Platforma PSL i w tej chwili PiS korumpuje działaczy Solidarności, rolników indywidualnych, ale i wszystkich. Także okradanie polskich rolników idzie pełną parą. Czym się zajmuje? Zajmuje się badaniem dzieci na zawartość rakotwórczej substancji, jaką jest glifosat w ich organizmach. Przebadaliśmy 500 takich maluchów. Ostatnio z prezydentem Jeleniej Góry 100. I wyobraźcie sobie, że zbadane ze szkół 100 dzieci, wszystkie mają rakotwórczy glifosat w sobie. Z Bolkowa były dzieci, gdzie są sady dolne, gdzie są gangsterzy, a nie rolnicy. Też wszystkie dzieci mają rakotwórczy glifosat. I to jest kierunek i ten czas, kiedy możemy naprawdę zawalczyć z tą firmą, jaką jest Monsanto, Bayer, BAS i te wszystkie inne firmy, które nas trują, i odbudować polskie rolnictwo. Bo wy musicie sobie zdać sprawę. Wszyscy, jak tutaj jesteście, jak siedzicie, macie w sobie ten rakotwórczy glifosat. I teraz jest jedna rzecz. W Stanach wypłacają 11-miliardowe odszkodowania z tytułu strucia glifosatu. Dlaczego my jako naród polski nie potrafimy pojechać pod Bayer i dopominać się do skutku, żeby wypłacili nam pieniądze? Dlaczego mamy ministra rolnictwa, który niszczy polskie rolnictwo? Niszczeni są polscy rolnicy, tylko i wyłącznie ci z gospodarstw rodzinnych, a prymat wiodą korporacje. I to jest podstawa do tego, żebyście wy się obudzili, bo my jesteśmy świadomi. Każdy z was, uświadamiając kolejną osobę i działając, a to później jeszcze powiem, co robimy, i trzeba to robić, żebyście wy też się do tego włączyli, spowodujemy, że odbudujemy takie rolnictwo, o którym oni mówią. To była pierwsza runda. Mogliby o sobie mówić całymi godzinami. Gdyby ktoś po prostu wiesz, chciał ich wypytać, to musieliby naprawdę jeszcze tyle na dodatkowe rzeczy życiorysu. Kolejna runda. Trzeba to zrobić. Co według każdego z was jest największym problemem, patrząc na to, co my, własnościowej, społecznej, biologicznej, zdrowotnej, areału upraw, sposobu uprawiania ziemi. Co jest największym problemem polskiego rolnictwa, również w kwestii finansowych? Bardzo proszę, bo dosłownie 3 minuty, bo zostało nam bardzo mało, to o 5 minut przedłużymy. Ale też będziemy tak... No może tyle, dziękuję. Moi drodzy, długo by tu opowiadać. Po pierwsze, od 89 roku w tym kraju nie ma polityki rolnej. Są tylko gangsterzy, oszuści, złodzieje, związki zawodowe, izby rolnicze, wszystko do rozwalenia. To po prostu trzeba pogonić, pognać wyprowadzony miliard złotych na izby rolnicze. A tak naprawdę zobaczcie, 20 lat temu ile było gospodarstw rolnych, a teraz ile jest gospodarstw rolnych. Te same pieniądze dostają izby rolnicze, to złodzieje. Ale ja będę mówił o konkretach. Nie będę mówił, że jest źle, tylko co trzeba zrobić. Moi drodzy, każdy z was może dostać 100 tysięcy euro, jeśli ruszy tyłek. Jeśli ruszy tyłek i pójdzie się zbadać na glifosat. Dlaczego o tym mówię? Jeżeli Bayer po stronie amerykańskiej wypłaca pieniądze z tytułu odszkodowania, a każdy z was ma ten glifosat w sobie, to każdy ma podstawę roszczeniową. Teraz pyta się wiele ludzi, co zrobić, żeby się nie szczepić, bo rządy będą chciały nas szczepić. Skoro masz glifosat, a nie ma odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia, nie ma z NFZ-u na temat interreakcji tej substancji w organizmie ze szczepionką Pfizera, AstraZeneca, Moderną, czy tam powiedzmy jakąś inną, nawet Sputnikiem, to chyba nie można szczepić. Skoro nie można szczepić, to będzie rząd miał blokadę. Będziemy mogli wyjść z tym naprawdę na całą Europę i pokazać całemu światu, że Polacy są mądrzejsi.
ale żeby to się stało, to musicie wy zadziałać. W tym kraju nie było, nie ma i nie będzie narodowej polityki rolnej i zdrowej żywności bez konkretnego działania. Brawo Marcin, brawo wszyscy uczestnicy, ponieważ na ten czas się chciałem powiedzieć, że bardzo brawo Marcin, brawo wszyscy. Pamiętajcie, że to była krótka prezentacja po to, żebyście mogli z naszymi gośćmi rozmawiać w kuluarach, oczywiście poza sceną. I to jest chyba największa wartość po tych oficjalnych wystąpieniach, kiedy macie dostęp do takich właśnie ludzi, którzy tutaj siedzą. Dziękujemy wam wszystkim i zapraszamy do rozmów w kuluarach. Mamy tam jeszcze inne debaty. Wiem też, że przyjechali też dziennikarze z Radio 24 już, także media też wieczorem się spotkają. Natomiast teraz poproszę Monikę o zapowiedź, ale poprosimy was o jeszcze... Z programem macie, teraz szykujemy się na próbę. Także panowie nas teraz będą dowodzić. Co mamy zrobić? Jesteśmy tu ekipą. Bimbo, jest. Czekam przerwy, to hej, hej. Czekam na Jarka. Dobra, dobra. Wirka. A ja będę u Roberta Bagdana. Świadoma bardzo kobieta. Chciał spróbować, siadł obręgu. Jest Rysiu, Rysiu, chodź, Rysiu. Jest Rysiu, który był wczoraj w punkcie szczypawek w Jeleniej Górze. Z tym swoim banerem obejrzyjcie, zobaczcie, jak to wygląda. Rysiu walczy również na wszystkich frontach. W całej Polsce jest, można go spotkać. I to jest, zobaczcie. To jest odważny człowiek, to jest właśnie wolny człowiek, świadomy człowiek przede wszystkim. Szczypawki mówimy, bo zaraz nam tutaj ten portal z tych, od tych, z frędzlami tutaj. Eksperyment medyczny, w tak, zaraz, żeby uczestniczymy i przestrzegamy wszystkich świadomych ludzi przed tym eksperymentem. Otóż to właśnie. Bo kto to pobierze, nie da się już tego usunąć, to jest modyfikacja organizmu. Tak jest. Nie da się tego usunąć. Jednorazowy strzał, już nie ma powrotu od tego. A tym bardziej musimy zadbać o to, żeby nasze dzieciaki uchronić przed tym, uchronić. Tim Bustowski w przyszłym tygodniu planuje dużą akcję i zobaczycie, jaki będzie tego efekt. Będziemy to próbowali zacząć właśnie od Polski, od naszego kraju i od Jeleniej Góry. Co zrobimy, będziecie wiedzieć w przyszłym tygodniu. A na razie, póki co, słyszeliście, minimum 100 tysięcy euro będziemy żądać na głowę, więc badajcie dzieci od Bayera, od Monsanto, od Ciechu, rodziny Kulczyków, która truje również i produkuje Roundup. Więc do was należy decyzja, 100 tysięcy minimum euro na głowę, nikt wam tego nie dał, żaden rząd wam w Polsce tego nie dał, żadne 500+ wam nie pomoże, żadna 13 emerytura wam nie pomoże, a dzieciaki są dla nas najważniejsze i to jest przyszłość naszego narodu i musimy zrobić wszystko, żeby ochronić nasze dzieci. Nie to ma jest najważniejsze. Koronawirusa. O, proszę bardzo. Nie ma koronawirusa. Świrusa nie ma, tak? Nie ma. Nie ma świrusa. I parówki są niedobre. I parówki z glifosatem, prawda? Tak. I wodę nie wolno pić z jakich opakowań? Z plastikowych. Plastikowych, tak jest. Nie wolno i trzeba edukować dzieci, żeby unikać plastikowych opakowań. Tak. Tylko opakowania szklane, tak? Tak. I chemiczna żywność, zatruta woda, z tym mamy największy problem w naszym kraju, tak? Tak. No właśnie. I chcemy... Pozdrowienia dla wszystkich świadomych ludzi spod Ślęży, Świętej Góry Słowian. Pamiętajcie, że świadomość to nie tylko świadomość umysłu, ale również świadomość praktyczna. Śródlaną wodę się pije. Śródlaną wodę, tak jest. Więc, moi drodzy, dziękuję ci, Rysiu, dziękuję twojej Wnusi. Tak trzymać. I tak trzymać. Tim Bustowski, jesteśmy dzisiaj na pikniku właśnie ekologicznym, naturalnym. Są tu producenci zdrowej żywności, którzy nie stosują środków chemicznych, którzy produkują naturalną żywność. I niestety jest coraz mniej takich rolników i musimy zwrócić na to uwagę, musimy zawalczyć o polskie rolnictwo, bo polskie rolnictwo to jest nasza przyszłość przede wszystkim. To, co kiedyś było krytykowane za czasów komuny, tak zwanej komuny, wtedy mieliśmy PGR-y, mieliśmy rezerwy
przede wszystkim. Byliśmy samowystarczalni, mogliśmy się sami wyżywić i sami również mieliśmy produkcję, mieliśmy własne samochody, mieliśmy przemysł, mieliśmy wszystko, mieliśmy fabryki, mieliśmy górnictwo, mieliśmy hutnictwo, stocznie mieliśmy. Dzisiaj nie ma nic. Zajęło im to 30 lat, żeby doprowadzić do takiego stanu naszą piękną ojczyznę. Piękną ojczyznę, którą przejęli oni bez wystrzału. Omamili nas różnymi zachodnimi nowościami, nowinkami, tak, żywnością, te punkty takiej szybkiej żywności, wiecie o czym mówię, te MMD i KF i tak dalej. Właśnie, to są to, gdzie idziemy na łatwiznę, zawozimy dzieciaki w soboty czy w niedzielę, w nagrodę i tak dalej, trując je świadomie, bo mamy tą świadomość, że ta żywność właśnie, takie produkty, to nie są, to nie możemy nawet nazywać żywnością, że to są sztuczne produkty, które występują właśnie w tych sieciach i one trują nasze dzieciaki, a my z premedytacją zawozimy je tam w nagrodę za brak czasu chyba w tygodniu dla nich. I to się dzieje, także przykładamy swoim działaniem ręce do tego właśnie, że jest jak jest, a potem onkologia, nowotwory i Panie Boże pomóż. No niestety moi drodzy, Pan Bóg już nie pomoże wtedy, zdarzają się cuda, trzeba w nie wierzyć oczywiście, ale kto wierzy w medycynę korporacyjną, no to niech wierzy dalej. My nie wierzymy tym konowałom, którzy wykonują tą pracę za szekle przekazane właśnie przez tych z pejsami, którzy zrobili właśnie nam piekło w naszej ojczyźnie i my się na to nie godzimy. My walczymy, Team Bustowski jest tutaj dla was, żeby wam pokazać właśnie tą świadomość tych ludzi. Zobaczcie, ile tych ludzi tutaj przyjechało. Tu jest naprawdę kilka tysięcy ludzi. To są bardzo duże tutaj pola namiotowe, kempingowe, nad zalewem. Jest też również po drugiej stronie Ślęży była kopalnia, gdzie woda jest przezroczysta. I będziemy się tam dzisiaj pluskać, moi drodzy. Będziemy się pluskać. Nie siedzimy przed kanapą, nie siedzimy przed telewizorem, nie popijamy piwerkiem z glifosatem. Moi drodzy, pamiętajcie, o czym wam mówię. Jest teraz piknikowa aura, piknikowa pora, więc ten karczuszek z grilla, który wam bardzo smakuje, ta śląska z Biedronki, czy ta grillowa z Biedronki, czy z marketu, no to dokładacie sobie do pieca jeszcze benzyny, dokładacie do nowotworu, on bardzo lubi takie substancje chemiczne. Przeczytajcie raport Najwyższej Izby Kontroli z 2018, z 2019. Miejcie większą świadomość. My mówimy cały czas, opieramy się na faktach. I proszę bardzo, zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Widzicie ten sprzęcik? Co tu się będzie odbywało? Chyba nas chcą poczęstować. Popatrzcie, jak to wygląda. Popatrzcie, jak to wygląda. Jak to się dzieje. Jak rolnicy, właśnie, rolnicy, ci gangsterzy, co robią? Zobaczcie, co robią. Trzeba stąd spieprzać po prostu, bo to, co zaraz wiatr tutaj do mnie przyniesie, to ja nie chcę tego wdychać i nie chcę, żeby to się na mnie znalazło. Więc ponieważ była pora deszczowa, o, tak to wygląda. Pora deszczowa przez 2 dni, 3 dni u nas padało. Widzicie? Tak to się odbywa. Patrzcie. O! To jest ten świadomy rolnik. To jest gangster na roli. I teraz będzie oprysk. O, proszę bardzo. Widzicie, jak Batman, jak rozłożył skrzydełka? O! I co tu się będzie działo? Jesteście świadkami naocznymi. Co będzie się działo?
To nie jest nawadnianie, tylko to jest chemia. Chemia idzie na tą kukurydzę. Co tam lejesz? Co lejesz? Co lejesz? RSM! RSM! Proszę bardzo. O! I to się odbywa, widzicie? Cieszy się, traktorek, o! I lejemy, i lejemy. I lejemy. Jest również tutaj z nami Adaś. Adaś, który był naszym gościem. Adaś, który był naszym gościem na proteście pod Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie. Tutaj, kochani, zaraz wam pokażę, dlaczego system się będzie musiał żywić coraz większą ilością proponuje wam. No właśnie dlatego, o czym powiem za chwilę. Proszę Państwa, w wieku XIX, kiedy ten kapitalizm raczkował tutaj na tym naszym terenie, kiedy byli wytwórcy kapeluszy, szewcy, prawda, małe rodzinne firmy, to wówczas mieliśmy mnóstwo koni, które były potrzebne właśnie do tej obsługi. Ale przyszedł książka. Przemysł, przyszły maszyny, już tych koni nie ma. Zastanawialiście się... Autorstwa Adasia. Dzisiaj jest 8 miliardów ludzi prawie, że jest Adaś, jest Adaś. Adaś, można? Dlaczego dzisiaj funkcjonujemy w takiej rzeczywistości, w której się nie da tak witaj, Adasiu. Pokazywałem właśnie, widzą tutaj no twoją książkę. No właśnie dlatego, że idziemy w świat robotyzacji, powiedz mi, jakie zainteresowanie. I zastanawialiście się kiedykolwiek... Książką bardzo duże. Musieliśmy donosić z samochodu. Nie mówimy donosimy, nie donosimy. Przynieś lata jeszcze, bo jest duże zainteresowanie po występie. Co mnie oczywiście cieszy, bo rośnie świadomość, jest naprawdę chyba jednak coraz więcej tych rodziców, którzy widzą, że tak naprawdę nie rząd, jak ty to mawiasz, szykuje zagładę dla naszych dzieci, również tę zagładę, jeżeli chodzi o edukację. No i walczymy dalej. Wszyscy, którzy znają ciebie i mnie, powinni nas kojarzyć z protestu przed Ministerstwem Edukacji. Wspomniałem o tym właśnie. 26 w Dzień Matki w Warszawie. Szkoda, że było tak mało ludzi. No i tu jest apel do was, że skoro tylu was śledzi Marcina Armaniego, Kasię Pochorecką, skoro sam Marcin tutaj jest dzisiaj gwiazdą, jest rozchwytywany, dlaczego was nie ma na tych strajkach, które organizuje Marcin Armani, czy też jak ja organizuję, chociaż jak ja organizowałem w sierpniu ubiegłego roku, to było około 150 osób pod menem w Warszawie, no ale to jest 150 osób. Także no tu jest problem i apel do wszystkich, którzy to oglądają i będą rozpowszechniać dalej. Odejdźmy od Facebooka, odejdźmy od komputerów, odejdźmy od Twitterów, od YouTube'a, tylko w realu walczmy, spotykajmy się w realu, organizujmy się w realu. W szkołach, czy w urzędach, to co robi Marcin, Armani, Kasia, jeżdżą od urzędu do urzędu i proszą urzędników o to, żeby dali pieniądze na przepadanie dzieci, na obecność glifosatu. Żądamy, już nie prosimy, żądamy. Czy żądają, czy składają zawiadomienia, no to żeby pomagać takim ludziom właśnie. Takie działania w całym kraju, żeby organizować. W całym kraju, no bo inaczej po prostu nas ten system, mówiąc kolokwialnie, zniszczy. No, jesteśmy już coraz bliżej tego, żeby nas zniszczono zdrowotnie, edukacyjnie, finansowo, gospodarczo, w każdy sposób. Żywnościowo także, to o czym mówi Marcin. O wodzie nie zapominajmy również. O wodzie, tak. Także, która jest nam niezbędna do życia. Także dosyć siedzenia w internecie, działamy w realu. Tak jest, świadomy nauczyciel. Dziękuję ci, Adasiu, bardzo. Dziękuję serdecznie, cześć. Pozdrawiamy. Słyszeliście naocznie. Co ze mną zrobią? Widzieliście naocznie, słyszeliście na własne uszy. Co powiedział Adaś? Jeśli nie weźmiecie spraw w swoje ręce, jeśli z dziećmi nie zawalczymy o nasze dzieciaki, to miejcie tą świadomość, że nierząd zgotuje wam takie piekło,
w nowym roku szkolnym, że zobaczycie, że się nie pozbieracie. Nie pozbieracie się i siedzenie na dupie w domu przed telewizorem i oglądanie tej kurwizji, no to wam da odpowiedź, jak pięknie nasz kraj wygląda, co trzeba robić, jak ile oni pieniędzy wam dadzą. Te bajki zamknijcie, wyrzućcie te telewizory, odłączcie anteny, przestańcie oglądać kurwizję. I to obojętnie, czy to jest jedynka, dwójka, Polsacik, te słoneczka, czy ta niebieska telewizja, gdzie już mi się aż ręce trzęsą. Pamiętajcie, czytajcie historię powstania tych kurwizji. Kto je założył? Kto je założył? Więc miejcie tą świadomość i udostępniajcie. Dzielcie się swoją wiedzą z innymi ludźmi. Zobaczcie, tak z góry wam teraz pokażę troszeczkę ujęcie. O. I teraz wam powiem, ten nierząd boi się takich ludzi, jacy tu są. Ten nierząd się boi. I to, co się wydarzyło wczoraj w Radomiu, między innymi z Markiem Czujnym, którego pozdrawiam serdecznie, z moim przyjacielem, panem tym gazownikiem pracującym w gazowni. Słuchajcie, dzisiaj żeśmy żartowali przed wejściem na antenę. Pozdrawiam cię, Szczepan. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Wiem, co się wydarzyło wczoraj, rozmawialiśmy o tym. To, co mówiłem już dawno, zresztą nie tylko ja, ale również moi koledzy mówią też o tym, nie tylko z Timu Bustowskiego, ale z różnych organizacji, między innymi byli weterani, mówią o tym. Trzeba się z nimi po prostu, i tutaj użyję tego słowa, chociaż wiecie, że na antenie staram się być w miarę kulturalny, ale już się po prostu nie da. Trzeba będzie się z nimi napierdalać, powtórzę to wam jeszcze raz, bo oni nie zejdą z tej drogi. Oni użyją wszystkich środków, pieniędzy i materiałów, żeby nas pozbawić całkowicie wolności, żebyśmy byli robotami. I to już im się po części udało. Tu, jak mówił kolega rolnik, świadomy rolnik, naprawdę super, to powiedział, już nie jest za 5:12, już jest 7:17, moi drodzy. Jeżeli tego nie zrozumiecie i będziecie dalej siedzieć i biernie się przyglądać, to moi drodzy, nic już nie zrobicie, nic już nie zrobicie, nic już nie zrobimy. Przede wszystkim w chwili obecnej zadbajmy o swoje rodziny, o swoje dzieciaki, o swoich najbliższych, swoich znajomych, tych świadomych, ale świadomych nie tylko na umyśle, ale również praktycznie, o czym mówię. Bo świadomość nie polega na tym, żeby tu być wolnym człowiekiem, chodzić, spotykać się tak, jak jest tutaj. Tylko świadomość jeszcze musi być praktyczna, która powinna być wprowadzana w życie. A mianowicie butelki szklane, opakowania szklane, brak chemii, czyli nie picie tych napoi schemizowanych, tych trucizny dla naszego organizmu. I to żywność, woda, moi drodzy, to trzeba wprowadzić w życie, we własną dietę, codzienną dietę żywieniową i wtedy będziemy mogli mówić, że jesteśmy świadomymi ludźmi, niewolnymi. Nie mówcie, że jesteśmy wolni, bo nie jesteśmy wolni. I świadczy o tym fakt, że dzisiaj jest sobota, jutro niedziela, wszyscy się rozjedziemy, auta, które tu stoją wokół, trzeba zatankować, zapłacić podatek, zapłacić ZUS, iść do korporacji albo do fabryki. Dlaczego ludzie się nie buntują? Bo fabryki są prywatne. Fabryki są prywatne i boją się utraty pracy, bo nawieziono pracowników zarobkowych ze wschodu,
Ja nie mam nic absolutnie do nich, że oni tutaj są u nas, bo oni mają też taką sytuację. Ich wygoniono z własnego kraju. Jedyny prezydent, który broni jeszcze tamtej części kraju, tamtej części ich kraju, to jest ten prezydent, który nazwany jest wrogiem ich. Ale no cóż, no takim o misce ryżu tu jest mowa właśnie. Miskę ryżu. Pamiętajcie o misce ryżu również. Więc ci pracownicy, którzy przyjechali do nas ze wschodu, mają do tego prawo. Tak jest. Ale wszystko musi być w granicach rozsądku, czyli ci właściciele tych fabryk są tak pazerni, że płacą tą miskę ryżu. A miska ryżu wam starcza na to, żeby od poniedziałku do piątku iść do roboty na 3 zmiany, pracować, w sobotę naładować się. Ci, którzy mają więcej, to stać ich na kino, na teatr, a tych poziom wyżej stać na wyloty, na zagraniczne wycieczki i tak dalej. A reszta, zobaczcie, nasz Tadeusz Rolnik 40 lat nie był na urlopie. 40 lat. Byście zobaczyli jego ręce, to one niczym z ziemią się nie różnią. Tak są spracowane, tak są czarne. 40 lat na roli, nie był ani razu z żoną, nie był na urlopie. Wyobraźcie sobie to. Wyobraźcie sobie to, że nie pojedziecie przez 40 lat na urlop. A latacie teraz, ci zaszczypani latają gdzieś tam, latają. Testy robią, dokładają do wycieczek. No cóż, tak chcieli, to tak mają. A pokazuje to między innymi tam również Dziki TRNR, pozdrawiam, który pokazał, jak można dolecieć bez niczego. Problemy na wysokości ludzi zaszczypanych są. Grozi zakrzepica, bo siedzą w jednej pozycji. Grozi zapalenie mięśnia sercowego, grozi udar, więc słuchajcie, zaszczypani, od tego już nie ma odwrotu. Przyjęliście dawkę, która wam zagwarantuje to bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo tam u góry już. Inne życie, chcieliście innego życia, będziecie mieli inne życie. I tutaj też mówię do członków mojej rodziny, którzy to zrobili. Niestety, przykro mi bardzo. Były upały, była większość ilość zgonu. Mam potwierdzenie z ZUS-u, że nie nadążają wypłacać tych zasiłków pogrzebowych. Do tego trzeba zaświadczenie od kogo? No właśnie, od kleru trzeba zaświadczenie, że pochówek się odbył, wtedy dostaną pieniążki. Więc takie sytuacje mają miejsce. No ale się przekonacie sami, jak tego doświadczycie na własnej organizmie. I wtedy może pójdziecie po rozum do głowy. Oby nie było za późno. I tym optymistycznym akcentem, moi drodzy, pozdrawiam was tutaj z pikniku. Ludzi, którzy chcą coś zrobić. I mam nadzieję, że zrobimy. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądają, udostępniajcie, rozmawiajcie. Pozdrawiam również Warszawę i kamratów, którzy są świadomi, są z nami tutaj również. Pozdrawiamy Radom. No i pozdrawiamy tych, którzy nam zarzucają te czerwone długopisy. Bardzo chętnie z wami porozmawiam na ten temat, o czerwonych długopisach. Także miejcie tą wiedzę, że jestem gotowy do rozmów z wami. Czerwone długopisy. Czerwone długopisy są gotowe. A przynajmniej ja jestem gotowy. Także mam z wami kontakt. Chcecie, dzwońcie. Z każdym rozmawiam. Nie ma obaw. Także macie mój numer. Jest na stronie wygrajmyrazem.pl pod moim zdjęciem. Macie kontakt na wygrajmyrazem.pl z nami wszystkimi. Możecie dzwonić, możemy rozmawiać. Każdy, kto dzwoni, dostanie od nas odpowiedź. Macie ludzi od prawa naturalnego u nas na stronie. Nie pobieramy żadnych opłat. Pomagamy. Naprawdę pomagamy. Moi drodzy,
Zbiórki organizujemy tylko i wyłącznie albo na pomoc prawną Marcinowi, który walczy w waszym imieniu, waszych dzieci i was wszystkich. I tutaj nikt nie żąda żadnych kosmicznych kwot, złotóweczka, ile chcecie. Słuchajcie, nie zbieramy na samochody, nie zbieramy na wycieczki zagraniczne. Jeździmy, pokazujemy i dajemy wam drogę, wskazówkę. Możecie korzystać, możecie to robić u siebie, ale trzeba się grupować. W swoich regionach, w swoich miastach trzeba się grupować. Także bądźcie tego świadomi, że piekło zacznie się na jesień. Piekło we wrześniu, może po naszym Davos w Karpaczu, albo przed Davos w Karpaczu. Pożyjemy, zobaczymy, a może jeszcze Delta dotrze szybciej do nas, bo niedziela, wiecie co niedziela? Niedziela jest jutro, a ten niedziela z Warszawy jest nieobliczalny, więc trzeba go zbadać, trzeba go przebadać, a najlepiej trzeba go pogonić, zamknąć w specjalnym zakładzie. Mareczku, pozdrawiam serdecznie, wracaj do zdrowia, cieszę się, że polepszyło się już po wypadku. Słuchajcie, Marek, nasz przyjaciel, być może również został potraktowany przez system. Być może to był zamach na jego życie. Na szczęście jeździł takim, tej marki samochodem, którym ja jeżdżę, więc był bezpiecznym samochodem, bo te nowe, najnowsze, to one są, tylko składają się jak harmonijka, więc całe szczęście, Mareczku, że wyszedłeś z tego z lekkimi obrażeniami, które niestety troszeczkę ci utrudniają życie i codzienność, no ale trzymamy za ciebie kciuki, trzymamy, że dojdziesz i wreszcie dołączysz do nas również, że będziesz z nami, jesteś z nami, rozmawiamy, cieszę się, ale że będziesz fizycznie tu z nami i o tym będziemy rozmawiać, ale już w cztery oczy, co będzie robił Team Bustowski. W przyszłym tygodniu zobaczycie akcję Teamu Bustowskiego i zobaczycie, kto naprawdę, bo pokazujemy, że badajcie się, ratujemy wasze życie. Bustowski mówi o tym od 2 lat, albo i dłużej nawet, bo ja z nim jestem 2 lata, więc nie w związku, tylko w teamie Bustowski, żeby była jasność. Jestem orientacji innej. Moi drodzy, żeby nie było tutaj jakichś uszczypliwości i niedomówień. Moi drodzy, Bustowski wam ratuje i waszym dzieciom życie. I pokazuje, jak należy walczyć z systemem, jaką receptę ma na to wszystko. A jeśli nie chcecie korzystać, proszę bardzo, nie korzystajcie. Nic was do niczego nie zmusza. Żebyście nie płakali, żebyście nie mówili, bo śmiało się wiele osób, nie mówię, że wy akurat oglądający, śmiało się wiele osób z Marcina, pamiętam tę sytuację, że jest heretykiem, że sekta, glifosat, niestety, albo stety, albo na szczęście okazało się, że Marcin ma rację. Marcin ma rację i ma wiele jeszcze planów, mamy wspólnie wiele planów, żeby wam pokazać, jak należy działać. A jeżeli wy myślicie, że my chodzimy i krzyczymy na tych urzędników, nie, moi drodzy, my domagamy się tego, czego nam się należy, co nam się należy, moi drodzy. Oni są dla nas, nie my dla nich, moi drodzy, bo z naszych podatków oni są utrzymywani. Także miejcie tą świadomość, że to my ich utrzymujemy. A ci urzędnicy jeszcze zostaną nieźle zaskoczeni przez ich guru, którego się tak bardzo boją, tego bankstera Morawieckiego. Po to jest cyfryzacja urzędów, żeby pogonić administrację urzędniczą, administrację kadrową. I moi drodzy, oni stracą tą robotę. Już wkrótce stracą tą robotę. Bo pandemia pokazała, że można to załatwić wszystko przez internet. Prawo jazdy przez internet, dowód rejestracyjny można przez internet. Nie trzeba będzie już chodzić do urzędu, odbierać i tak dalej. Wyślą ci pocztą, wypełnisz druczek, wyślesz, prześlesz, zapłacisz. Słono zapłacisz. Bo będą zmiany również w opłatach. Więc jak będziecie się utrzymywać dalej ten system, ten nierząd, tą fałszywą administrację, fałszywy rząd, fałszywych przedstawicieli, którzy fałszują wszystko, co tylko można,
i drukują ile tylko można, no to oni będą się tym karmić, a będą wysyłać aparat represji w postaci, widzicie, nowe etaty w policji, nowych ludzi w policji, przyjmują już teraz jak leci, nie wiadomo kto robi badania psychologiczne, ilu tam jest zwyrodnialców, nikt tego nie kontroluje, forma przyjęcia uległa zmianie, więc miejcie tą świadomość, że będzie wojna, będzie walka na ulicy, bo będzie zamordyzm, kaczyzm. Czy on jest Jarkacz, czy on żyje jeszcze? Ja śmiem twierdzić, że już go nie ma między nami. Ale decyzja i myślenie pozostawiam wam. Zwracajcie uwagę na szczegóły, jak często już jest w tej chwili pokazywany w telewizji, jak się zachowuje, jak chodzi, jakie ma gesty, jaką mimikę. Na szczegóły zwracajcie uwagę, a wtedy się przekonacie, czy to jest Jarek, czy to nie jest Jarek. A może Jarek w masce, albo inny przedstawiciel fałszywej administracji rządowej w maseczce. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie ludzi oglądających, świadomych, Polaków przede wszystkim, obywateli zamieszkujących tereny Rzeczpospolitej. A my tutaj sobie idziemy porozmawiać z ludźmi. Tak jest, Mareczku. Wolność zawsze pociąga za sobą ofiary. To, o czym mówił ten parówkarz, który przerywać ten portal społecznościowy, a wiecie, że na mnie mają uczulenie, więc kontrolują mnie bardzo, co udostępniam, co piszę i co mówię. Więc będziemy usuwani z sieci. Pamiętajcie o tym. Zobaczycie, przypomnijcie sobie moje słowa. Będziemy usuwani z sieci, więc wymieniamy się telefonami i wymieniamy się adresami, gdzie będziemy mogli przesyłać korespondencję. Taka forma komunikacji nam pozostanie. Zobaczycie. Zobaczycie, że tak się stanie. A my ludzie, którzy walczymy z systemem, będziemy usuwani z sieci. Nie tylko na tym portalu, jak również na innych, tych opanowanych przez nich. Także miejcie tą świadomość. Zasięgi nam tną. Oglądalność nam ucinają. Także wszystko robią, żebyście nie mieli tej świadomości. Także również Sławka pozdrawiam. Sławeczku w Warszawie. Wiem, że jesteś sam na narzędziem systemowym. Idą na straty w imię dyktatury. Tak jest. Mięso armatnie. No. Czytajcie komentarze, piszcie komentarze, bo oni się boją komentarzy. Oni czytają też komentarze. Także rozpowszechniajcie, udostępniajcie i piszcie. Nie zabieram wam więcej czasu. Miłej niedzieli, miłego weekendu. Zdrowego weekendu. Pamiętajcie, na grillu nie kurczak, nie indyk i nie świnia. Kaczuszka, gąska, bażancik, króliczek. To jest zdrowa żywność. Zdrowe mięso. Szukajcie takich produktów, a będziecie dużo zdrowsi i wydłużycie swoje życie biologicznie, a nie skrócicie chemicznie. Pozdrawiam serdecznie z pikniku świadomych, nie tylko na umyśle, ale również praktycznie. Hej!